Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja i zapraszam na kolejny mega unboxing paczki od Bartosza, która przyjechała ze Szkocji. Zobaczymy za chwileczkę, co mamy w środku. No oczywiście wszystkie rzeczy są na sprzedaż, proszę Państwa, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany tymi przedmiotami, które będą tam w środku, jeszcze zanim ja je wystawię na Allegro, to proszę oczywiście odzywać się do mnie na Messengerze, na Facebooku, nazywam się Oskar Wondowski, albo pisać na maila, którego widzicie teraz u dołu. U góry ekranu, przepraszam, u góry ekranu oskar344@wp.pl. Proszę śmiało pytać, pisać, jakie ceny, zanim to wystawię na Allegro. A oczywiście wszystko na Allegro wystawiam od jednej złotówki na licytację. A za ile wy licytujecie, za tyle właśnie to kupicie. Więc zapraszam oczywiście do brania udziału w moich aukcjach. Oczywiście później link podam w komentarzach i w opisie tego nagrania, więc no, wertujcie. Jeśli ktoś nie wie, to można znaleźć łatwo moje aukcje też przy poprzednich unboxingach, które były tutaj na kanale pokazywane. Zawsze to samo konto na Allegro, ja nie zmieniam nic. Zabierajmy się do otwierania i przypominam jeszcze, proszę Państwa, o mojej zbiórce na Poloneza. Obecnie mam już no prawie 3000 zł, brakuje coś około 300 zł. Więc będę wdzięczny za każdą kolejną złotówkę, 2 złote, 5, 10, 100 czy 1000 zł, ile kto tam chce wpłacić, no to szybciej sobie kupimy to auto. Po nowym roku to myślę, że to już kwestia czasu, tylko kiedy, nie? W styczniu, czy w lutym, czy w połowie stycznia. Przypominam, że kupiłem sobie jakiś czas temu właśnie taką książkę. Eksploatacja, budowa i naprawa Poloneza właśnie, Edwarda Morawskiego. Więc no, jak będę potrzebował jakichś napraw, czy ogólnie będę miał jakieś problemy z tym autem, no to będę sięgał tutaj do tej książki, tak? Ewentualnie będę pytał Was, na przykład na filmie. No będę, w każdym razie, każdy etap zakupu, użytkowania tego samochodu będę nagrywał i pokazywał na kanale, bo jak, tak jak mówiłem, będę jeździł tym autem na różne imprezy retro, na giełdy jakieś retro, gdzie można znaleźć właśnie gry retro, do jakichś lombardów, komisów. Za granicę też pojedziemy, żeby pokazać tam różne ciekawe miejsca związane z retro. Również na imprezy, do jakichś salonów gier. Także dziękuję oczywiście za każde wsparcie tej tutaj akcji i będziemy działać tutaj w dalszym no, kierunku rozwoju tego kanału. No a teraz już nie przedłużając, zabierajmy się za tą pakę. A nie tak. Poszło jak przecinak. I tutaj też poszło jak przecinak. No dobra, zobaczmy, co mamy w środku. No widzę same rarytasy, też muszę tą paczkę odwrócić tak, bo tą stroną się otwiera kufer, można powiedzieć. Same rarytasy widzę, że dużo gier na PlayStation 1 na starcie, w tym mój ulubiony driver, zresztą wasz pewnie też, bo na moim kanale live z drivera bardzo dobrze się oglądały. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam oczywiście do obejrzenia archiwalnych zapisów, powtórek. No świetna gra, polecam oczywiście też jeszcze film z 78 roku, też driver, na podstawie którego ta gra powstała. Co mamy w środku? Płytę, no niestety brak instrukcji, ale gierka jest zajebista, ogólnie za klimat, za muzykę, za te dźwięki silnika, zderzeń, klakson i tak dalej, także polecam. A dalej mamy... O, o tej grze nigdy nie słyszałem. Coś takiego jak ROX. Zobaczcie, taka nazwa. Pierwszy raz o tym słyszę. Co to jest w ogóle? A, jednak dlatego nic nie słyszałem o tym, bo tu jakieś klocki. O, takie coś jak Busta Move albo Tetris. Coś w tym stylu. Phoenix Games NL, czyli holenderska firma to wydała tutaj. A tak, jest logo Phoenixa. Oni na PlayStation 2 raczej wydawali gry. Ale na PS1 też trochę się tam załapało. Teraz mamy Theme Park World. O tę grę ktoś wczoraj pytał na live, że jakaś gra, gdzie się buduje właśnie jakieś
Wesołe Miasteczko, tak, no to właśnie jest to. I oczywiście jeszcze jest pierwsza część, która się po prostu nazywa Theme Park, tak jak tutaj na górze, a World to była druga część. Więc no też to można powiedzieć, że podobne też jeszcze do Theme Hospital. Zresztą też zrobione przez tę samą firmę. Dobra, będziemy lecieć do następnej gry, bo tam jeszcze trochę tego jest, jak widzę, i widzę, że jest PS1 w boksie też. A o to też ostatnio ktoś pytał, czy będziesz miał, Axel, może PS1 w boksie. No to właśnie, może teraz ta osoba ogląda, no to mówię, że mam. Że mam i od razu, jeśli ktoś jest zainteresowany tym PS1 tutaj, to proszę pisać na maila, zanim wystawię na Allegro, z ofertami proszę pisać. Potwory i spółka, na podstawie takiego właśnie filmu Disneya. Fajna taka platformówka w 3D, chociaż ja za platformówkami w 3D nie przypadam, ale to dosyć takie przyjazne. Przyjazne w ogrywaniu i dla dzieci odpowiednie. Formula Cards, a ja w to grałem kiedyś właśnie w demo na jednej z płyt z PlayStation Magazynu, bardzo fajne go karty. I podobno to jest ta sama gra, która wyszła też na automaty, którą kiedyś pokazywałem w 2001 roku. Ten filmik jest na moim kanale. Z 2001 roku ten filmik. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale na automatach były takie go-karty, tam gdzie ja właśnie siedziałem w tym go-karcie i tak sterowałem, tylko to miało inny tytuł, ale to podobno jest ta sama gra, przynajmniej tak ktoś napisał w komentarzach, ale no nie jestem pewien, ale bardzo fajne. To jest bardzo fajne go-karciki, ja mówię, w demo grałem, może nawet zdążymy jeszcze, zanim ja to sprzedam, pokazać tę grę na kanale, albo do dema dokopiemy się, które gdzieś tam jest, tak. Cool Borders 2, kolejna kopia, ja już miałem ich kilka ostatnio, ale też na kanale pokazywałem dwukrotnie zajebiste, fajne snowboardowe deski. Polecam moje live z tego, jeśli ktoś chciałby na przykład zobaczyć, co to jest za gra, zanim ją sobie kupi, bo naprawdę polecam, chociażby za muzykę bardzo fajną. Ten klimacik, takie pure 90s. Dobra, Madden 98, czyli rugby. Prowadzone, właśnie komentowane przez tego, bodajże on się nazywa Murray Walker, czy jakoś tak ten koleś, no. O, nie zamykaj się, kufer. Nie zamykaj się. Mamy teraz FIFA 99. A tej części chyba jeszcze na moim kanale nie było, więc będzie też okazja sprawdzić. Ale patrzę, że pudełko się zmolestowało. Bartosz, czy takie było, czy się zmolestowało tu w podróży? Kurczę, szkoda. Takie tutaj zmolestowane trochę. No dobra, może zagramy sobie też to na kanale, bo jeszcze 99 nie sprawdzaliśmy. Tutaj pewnie będzie Juskowiak, jeśli będzie oczywiście polska drużyna. No i inni gracze już poza Jusko, to teraz już nie pamiętam, kto tam jeszcze grał. No Brzęczek chyba wtedy jeszcze grał w eliminacjach. Jako zawodnik jeszcze nie jako trener. Oczywiście. Dobra, mamy teraz Park Jurajski The Lost World. Z tego co pamiętam, platformówka w 2,5D. No chyba tak. To chyba to. Ja nawet chyba miałem jedną kopię kiedyś chyba Lepa mi dała, ale po niemiecku to ja to szybko gdzieś opyliłem, bo po niemiecku to wiesz. No ale gierka fajna na podstawie filmu, no może też zdążymy pokazać na kanale. A teraz mamy Drivera 2, czyli drugą część tego klasyka, który wcześniej pokazywałem, może go tu jeszcze odkopię na chwilę, żeby pokazać dwie obok siebie. O, zobaczcie. Więc jedynka i dwójka. Polecam oczywiście zakupić obie i polecam live z jedynki i z dwójki na moim kanale. Zobaczcie, jakie to są świetne gry, a jednocześnie frustrujące, ale z jakim klimatem. Także to jest coś. Teraz mamy kolejny klasyk Heart of Darkness, czyli gra od Erika Kashiego, czy Shashiego, czy inaczej jeszcze się jego nazwisko wymawia, który stworzył Another World na Amigę i na PC-ta. No, co ja tu mogę powiedzieć? Kiedyś też demo na moim kanale było pokazywane, możecie poszukać. To był odcinek właśnie z tym jednym demem, bo to była płytka, która miała kilka gier, ale mnie zainteresowało tylko Heart of Darkness. To o niej nagrałem tylko odcinek, możecie poszukać. Oczywiście wszystko w 2D, na sprite'ach, animacja. Kosmici porywają tego psa białego i nasz tutaj bohater, czyli ten chłopiec, który jest właścicielem tego psa, leci w kosmos, żeby ratować swojego przyjaciela. No i różne tutaj przygody go czekają. Świetna gra, ale trudna też. Może nawet będzie też okazja w to zagrać na live, ale mówię, no zobaczymy jak z czasem. Dobra, Tomb Raider 3, chociaż poprawnie powinienem powiedzieć Tomb Raider 3. Też trochę zmolestowało się pudełko, widzę. Oj, chyba tutaj jednak ten listonosz to rzucam tą paczką. Ten, no, listonosz albo kurier. Moja ulubiona część zaraz obok dwójki, no a potem jedynka, czwórki, piątki. Aż tak nie lubię jak właśnie dwójki i trójki. Najlepsze wspomnienia. No co tutaj mamy? Nevadę mamy, mamy Kosmitów, Area 51, Area 51.
mamy południowy Pacyfik, mamy dżunglę, mamy Antarktydę, no i ogólnie na samym końcu bossa, takiego wielkiego pająka. Świetna gierka, co? Monster Trucks, o, z tego też giercowałem na live, sporo było live'ów, zobaczcie sobie, świetne wyścigi ze świetną muzyką, taką, ja wiem jaki to gatunek, taki Eurodance, taki albo ogólnie dance, albo techno. Od Synos jest oczywiście mojej ulubionej firmy i od Reflections, na tym samym silniku później powstało Destruction Derby, polecam, polecam bardzo, też fajna gra. No zobaczcie live'a mojego, czy live'y, no bo z tego było kilka live'ów i przekonacie się, świetny tytuł i unikalny. I z taką instrukcją, co ciekawe, ja już od lat, wtedy kiedy pierwszy raz ją kupiłem, czy tam ojciec mi kupił, bo naciągnąłem go wtedy, zawsze nie miałem instrukcji, więc zawsze byłem ciekawy jak wygląda. Zaraz sobie zobaczę. Płyta natomiast wygląda tak, oczywiście taka niebieska, fajna. Od instrukcji ciekawego coś dali? W kilku językach jest, widzę. Z takim, co ciekawe, czerwonym jakby nalotem ona jest. Wszystkie nadruki są takie z takim czerwonym nalotem. Ciekawe. Ciekawe dlaczego tak akurat zrobili. No ale widocznie taki mieli styl. Takim czerwonym filtrem, nie? Coś takiego. Dobra, to teraz przechodzimy do gier na PS2. Pro Evolution Soccer 5. Thierry Henry, jeśli dobrze widzę na okładce. Chyba tak, on w Arsenalu grał. Nie lubię go po tej akcji. Nie pamiętam z kim oni to grali mecz. Z Irlandią chyba, czy z kimś, nie pamiętam, czy z Islandią. I on ręką dotknął i sobie podał ręką tak piłkę, żeby trafiła mu do bramki. I to wszyscy widzieli, to na kamerach było, wszyscy to widzieli, a on potem nawet udawał, że nic się nie dzieje. No dobra, FIFA Football 2003. Davis z Holandii. A tutaj to chyba jest koszulka Juventusu, jeśli dobrze widzę. I Roberto Carlos tu po prawej stronie. Po lewej, przepraszam, bo ja tutaj patrzę na ekran inaczej. Mam, a tego gościa po środku nie kojarzę, chociaż możecie napisać kto to jest. No, nie pamiętam już. Davis i Carlos, a tego po środku nie pamiętam. This is Football 2002. Czyli prawdopodobnie na tym samym silniku, co ostatnio mówiliśmy, bodajże na silniku Kick-Off z PlayStation 1. Później powstawały kolejne części This is Football. Dwie części z tego co pamiętam na PlayStation 1, a kolejne na PlayStation 2. I do chyba 2005 roku to wychodziło, czyli konkurencja dla FIFA i dla Pro Evolution Soccer. Potem to niestety jakoś tak przepadło. Chyba jednak nie opłacało się Sony tej gry produkować, bo widocznie jakieś wyniki sprzedaży nie były zadowalające i FIFA i PS zdominowały rynek. Ja nawet nie wiem, czy do tej pory wychodzą jeszcze jakieś inne piłki nożne niż te dwie. Chyba nie, bo to kiedyś było, że na PlayStation 1 to było piłek nożnych z 15 różnych, nie? A na jakieś Nintendo 64, czy na Sega Saturn, czy na PC-ta było jeszcze kolejne z 15, więc no było multum tych tytułów. Natomiast teraz chyba są tylko dwa i widzisz, jest po prostu nudno. Dlatego właśnie wolę retro gaming i tamte czasy. No dobra, teraz mamy Tiger Woodsa 06, to akurat nic ciekawego, tutaj nie będziemy się nad tym zachwycać. I tak samo 2004 z Tiger Woodsa, więc to mało ciekawe akurat. No kogo interesuje golf tak naprawdę? Metal Gear Solid 3, natomiast to myślę, że to już każdego zainteresuje. W świetnym stanie, razem oczywiście z instrukcją, grubą knigą, gruba kniga. W świetnym stanie jest ten Metal Gear Solid 3. Wiem, że są sympatycy i fani tej gry, Snake'a, więc też zachęcam do zakupu. No i tyle. Tutaj mamy teraz Need for Speed Underground 2 na PlayStation 2. O tym ostatnio mówiłem, bo przy okazji, gdy ogrywałem i sprzedawałem tę grę na Xboxa Classica, że bardzo mi się podobają właśnie kolorystycznie właśnie ta gra, więc będzie może teraz okazja na PS2 troszeczkę dłużej pograć. To już kolejna kopia tutaj od Bartosza wysłana Underground 2, którą sprzedajemy. I bardzo popularna, dużo ludzi właśnie doprasza o te Need for Speed, Underground 1, 2, Most Wanted i jeszcze pozostałe części. Więc jeśli też chcesz tą gierkę mieć, to pisz do mnie na maila. Tutaj mamy pilot do DVD, do PlayStation 2. Zobaczmy w środku jak wygląda. Co ciekawe, jeszcze w pudełku się zachował. Już pudełko może nie jest najświeższej tutaj kondycji, ale jest. Zazwyczaj ludzie takie rzeczy od razu wyrzucali. No. Wychodzisz czy nie? Mamy, nawet mamy tu jakąś instrukcję. Nie, to karta rejestracyjna chyba jest. Baterie nawet są, zobaczcie tutaj. Baterie nawet są. A to jest jakaś właśnie karta rejestracyjna. Tak, można było zarejestrować się i coś pewnie dostać, albo po prostu robili badania rynku.
Więc mamy tutaj pilocik. Może wyciągnijmy go sobie, chociaż to nie wiem, czy był kiedykolwiek wyciągany, no nie? Trochę wygląda jak taka biedny pilot zastępczy do telewizora, nie? Taki bazarowy, nie? No ale jak to DVD ma być tylko, no to co to za różnica? Tak wygląda. I tutaj sensor, który wpinamy do właśnie gniazda na PlayStation 2. Tym tradycyjnym wtykiem jak pady. A tutaj możemy jeszcze kolejnego pada właśnie wpiąć. Czekaj, jak tu zrobić, żeby światło tak fajnie wpadło. O, o właśnie teraz widać. No i to jest odbiornik, krótko mówiąc, tutaj na podczerwień właśnie. Z tej strony widać, o, na górze właśnie mamy to okienko, szybkę od podczerwieni. No i oczywiście dwie baterie, jeszcze zafoliowane, chociaż nie wiem, czy nie wylały. Chyba nie, zafoliowane, to w ogóle nie używane prawdopodobnie było. Może w ogóle ten pilot był nigdy nie używany. Tak prawdopodobnie było. Po prostu ktoś go miał, ale go nie używał. Dobra, to z powrotem go chowamy do tego pudełka. W takim stanie zapraszam oczywiście też do kupna. Fajna rzecz do kolekcji. Nawet jeśli ktoś nie będzie korzystał, to fajnie postawić sobie i mieć na półce, prawda? Tu jeszcze jakaś ulotka w środku jest. No jeszcze właśnie instrukcja obsługi jest. O właśnie. No widać, że to nie było używane, aczkolwiek zagięte trochę. No widocznie ktoś tak to składał. No dobra, ale to nie szkodzi, to nic tu się nie stało. Schowamy to do środka. Teraz schowamy te instrukcje i uloteczki. Tak, to do tego. To do tego. No to lecimy dalej z koksem. FIFA 2005. iToy Play 1. I do iToya widzę, że tutaj kamerka jest też. O właśnie, iToy. Ktoś o nią pisał chyba, pytał. Lokalizm bodajże, więc jeśli chciałeś tą kamerkę, proszę bardzo, może być twoja razem z tą grą. Czy coś jeszcze chciałeś, to musisz do mnie na maila napisać, bo ja nie pamiętam. Co do ceny, to oczywiście się dogadamy. A jak lokalizm nie zechce, to zapraszam oczywiście innych tutaj zainteresowanych tą kamerką plus tę grę. Co tu mamy dalej? Tu mamy po lewej stronie padzik do PlayStation 2, oryginalny, więc możliwe, że gdzieś PS2 zaraz będzie. A jest, nawet widzę tu już, jest. Dobra, no to padzik od PS2. Więc do kompletu musi być PS2, który za chwilę wyciągniemy. Najpierw jeszcze oczywiście tutaj kabel wideo i kabel zasilania, oczywiście komplecik. No i teraz możemy wyciągnąć tę PS2, właśnie wersja FAT. Trochę tu styropian się poprzyklejał, ale już go tutaj usuwamy. Tak, razem z dwoma kartami pamięci. Możliwe, że jedną do drugiego PS2 dołączę. Zobaczymy później, bo tam jeszcze drugie jest, widzę. Oryginalna czarna. I chyba oryginalna niebieska. Tak jest. Więc prawdopodobnie jedną dołączę do tej sztuki, drugą do tamtej. Jaki to jest model, już wam mówię. Jest to model 39003. 39003, mam nadzieję, że teraz to widać tutaj na ekranie. Trochę nie chce mi się wyostrzyć. O, teraz jest w końcu. 39003. Kontynuując gry, mamy kolejną kopię Spyro Enter the Dragonfly. Ostatnio też miałem to na PS2. Właśnie chyba jest w tym momencie wystawione na Allegro, albo już się sprzedało, nie pamiętam, bo to już trochę tego było. Ale mieliśmy niedawno w parce jakieś. Tych Spyro na PS2 było kilka różnych wersji, części. Chyba z 4 albo 5 nawet. A może więcej nawet. Możecie napisać. O! Terminator Dawn of Fate. Wiem, że na PlayStation 2 było tych Terminatorów kilka. Był jeszcze Rise of the Machines i Terminator Redemption, chyba tak, jeśli dobrze pamiętam. Więc były chyba trzy części na PlayStation 2. Sprawdzimy ją sobie, możemy nagrać jakiś odcinek tutaj, czy na live pograć to. Zobaczymy, czy to chłód, czy smród. Przy okazji oczywiście też jest to na sprzedaż. No, ładnie tutaj instrukcja nawet wygląda, a płyta... No, znośnie. No mam nadzieję, że gra będzie chociaż odrobinę ciekawa, bo
Ja już mówiłem wielokrotnie, że Terminator nie ma szczęścia do gier. Wszystkie części Terminatora ogólnie, czy to na PC-ta, czy na, nie wiem, jakieś konsole typu NES, czy Sega, czy PlayStation 2, czy PlayStation 3, czy PlayStation 4, to zazwyczaj padaki są. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Final Fantasy 10. Więc też oczywiście zapraszam do negocjowania pytania o cenę. Tu mamy na Sega Mega Drive. O, też Terminator. Też Terminator. Mamy Terminator 2 w wersji arcade bodajże, tak? Tak, The Arcade Game. Kiedyś na kanale właśnie pokazywałem tego arcade'a. Możecie poszukać też na kanale Terminator 2. Z takim karabinkiem, który był, wiesz, na tym arcade'zie, chwytało się i się strzelało do tych właśnie tutaj terminatorów, do tych robotów. A dzisiaj jeszcze w ogóle na kanał wstawiłem, nie wiem czy już widzieliście, jak ogrywałem kiedyś w 2017 roku Terminatora 2 na pinballu, czyli na fliperze, inaczej mówiąc. Natomiast niestety mieliśmy tam dosłownie krótką chwilę, parę minutek, żeby to nagrać i pokazać, jak się gra, bo za plecami stało kilku spasionych spaśluchów, którzy sapali mi w szyję: szybciej już tą graj, nie nagrywaj głupiego filmu, szybciej, ja też chcę pograć, szybciej, taki, wiesz, zdyszany, spasiony. No więc tam 2-3 minuty ja byłem, nagrałem tyle co mogłem z tego Terminatora i już, no, więc tam po prostu było zbyt dużo ludzi, no, na tym Pixel Heaven, no, ale to był 2017 rok. Bardzo chciałbym jeszcze zagrać na tym fliperze, w tego Terminatora 2, tylko no nie wiem gdzie. Podobno w tym Muzeum Fliperów w Warszawie mają, bo to chyba właśnie stamtąd był wypożyczony. Możliwe, że kiedyś tam się udam, zobaczymy. Ale wolałbym w jakimś innym miejscu, gdzie nikt mi nie sapie, wiesz, nad szyją i nie stoi: daj, ja też chcę zagrać, daj! Dobra, a to oczywiście też na sprzedaż. No, może też sprawdzimy sobie tą wersję arcade na Sega Mega Drive. Ja Mega Drive'a mam, więc może będzie okazja. A teraz mamy Aladdina, część chyba pierwszą. Tak, chyba część pierwsza na Mega Drive'a. Był też nieoficjalny wypust bootleg na Pegasusa, chyba tej samej części. A Aladdinów ogólnie to chyba 3 części wyszły. Dobra, teraz mamy... O proszę, to nawet nie wiedziałem, że jest taka gra, Pitfall 2 na Atari 2600, to jedynce wiedziałem, ale dwójkę po raz pierwszy widzę. Lost Caverns, czyli tutaj zagubione albo zaginione jaskinie. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. No ja bym też to sprawdził, tylko moje Atari jest lekko uszkodzone, to nie wiem, może ktoś by mi to mógł naprawić. Może Bartosz, ty tam kiedyś będziesz w Polsce, byś mi mógł pomóc z moim Atari je naprawić. Problem jest taki, że coś się stało, nie wiem, jak przyjechało, właśnie też z naprawy przyjechało te Atari od Retro Gaming Room. Nieważne, czy jest podłączony joystick, czy nie jest podłączony, to cały czas strzela postać albo skacze na przykład, nie? Czyli jest jakieś prawdopodobnie zwarcie, nie wiem gdzie i jak, bo ja na tym się nie znam, że postać, czy samolot, czy jakiś inny ludzik, no strzela cały czas albo cały czas skacze, czyli tak jakby cały czas był przycisk wciśnięty. Ale mówię, nawet jak jest odłączony joystick, wyjęty z portu, to i tak to się dzieje. I nie za bardzo mogę grać, a kurczę, szkoda. To jest moja pierwsza konsola, którą mam od 91 roku. Dobra, teraz Combat. Też już kolejna kopia, niedawno mieliśmy to. I ja już teraz się troszeczkę tutaj dowiedziałem, o co tutaj chodzi, dlaczego tu są napisane różne numerki i różne gry, czyli 1-5 Tank, 6-9 Tank Pong, 10-14 Invisible Tank, 15-20 Biplane, czy Biplane, i 21-27 Jet Fighter, ponieważ to są oddzielne gry, każda gra tutaj jest oddzielnie. Natomiast troszeczkę nie rozumiem, póki nie włączę, nie zobaczę, dlaczego są jakieś numerki. Wiem, że tutaj chodzi o to, że jakoś się wybiera tę grę, jest 5 gier, ale nie rozumiem, o co chodzi z numerami tymi, od 1 do 5, od 6 do 9, jak to się wybiera. Na Atari oczywiście są takie te dźwigienki do wybierania, ale no nie wiem, o co chodzi. No dobra, kontynuując temat gierek, mamy teraz padzik od PlayStation 2. Kolejny, bo tutaj zaraz się szykuje kolejna PS2 i mamy kolejnego pada, czyli tutaj będą dwa pady do kompletu, więc będzie taki full service, dwa pady. PlayStation 2 full service, oczywiście do tego kabel wideo i kabel zasilania, komplet. Więc oczywiście zapraszam też do zainteresowania się tym i zakupem u mnie. Wszystko elegancko, widzisz, jaka fatka fajna. A model jest to, już wam mówię, jest to model też tak samo, 39003. Chociaż no naprawdę nie wiem, czy FAT nie miało przypadkiem tylko jednego modelu, ja nawet już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Na PS2 to aż tak się nie znam, na PS1 raczej. 39003, taki sam jak poprzedni.
No dobra, tu mamy jeszcze na Mega Drive'a, widzę, jeden się kartridż uchował. Aha, tutaj to co mieliśmy też ostatnio, czyli World of Illusion z Catcherem, Donaldem i Mickey Mouse. Taki konkretnie jest tytuł World, odwrotnie może tak, o. World of Illusion, starring Disney's Mickey Mouse and Donald Duck. Tu mamy teraz troszeczkę gierek jeszcze na PlayStation 2 i na GameCube'a. Na PlayStation 2 mamy Formułę 1 2002 rocznik od Sony. A na GameCube'a Resident Evil 1, też już kolejną kopię, bo niedawno jedną też sztukę miałem. No, więc też zachęcam do zakupu. W świetnym stanie, nawet jeszcze chyba lepszy stan niż ta poprzednia kopia, którą miałem. Oczywiście dwie płyty. Dwie płyty, bo jakże by inaczej. Komplet. W świetnym stanie. Cycuś, glancuś, pogłaskać tylko. I mamy Resident Evil 0. O tym właśnie mówiłem na jednym z unboxingów, że o, jakaś była tam jeszcze wersja prequel 0. I właśnie mamy to teraz. No to to jest sztos, proszę Państwa. To jest jeszcze większy unikat niż ta wersja 1 tutaj. Wow, po prostu, no więc tutaj to będą się bili na aukcji o to, będą się bili, no chyba, że ktoś z Was da jakąś konkretną taką kwotę tutaj, zanim wystawię to na Allegro, piszcie na maila. W świetnym stanie, zaraz zobaczymy w środku, jak to wygląda. Też oczywiście dwie płyty, bo tutaj oczywiście to jest pojemna gra, więc musiała się zmieścić na tych dwóch mini diskach. Instrukcja prawdopodobnie nigdy nie używana, nawet jeszcze tutaj jest, o, coś takiego mamy, jakąś taką kartę, co to jest dokładnie, zaraz zobaczymy sobie. Jakaś tutaj, aha, reklama strategii, strategy guide, czyli poradnika, krótko mówiąc, po naszemu poradnika. Można było sobie tu w jakiś sposób to zamówić. Więc jest full service komplet. Nówka Finkiel nieśmigana, można powiedzieć. I teraz mamy Spidermana 2. Niedawno miałem tę kopię gry, ale na Xboxa Classica. Ona też chyba na PlayStation 2 wyszła, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo możliwe, że na PC-ta też od Activision. Tym razem na GameCube'a. I mamy teraz jeszcze na GameCube'a, co ciekawe, w wersji platynowej, ale to się nie nazywa platynowy, tylko Player's Choice. Mam nadzieję, że będzie widać, czekajcie. O, Player's Choice. No ale oczywiście też jest srebrne pudełko, jak na PlayStation 2. I srebrna tutaj taka ramka na okładce, czyli GameCube też miały swoje platynki. I to jest gra Sonic 2, nie, albo inaczej może, Sonic Adventure 2 Battle, chyba tak poprawnie to powinienem ten tytuł przeczytać. A jednak nie, Sonic Adventure 2 Battle, tak? Nie, to dobrze przeczytałem, Sonic Adventure 2 Battle, no, bo tak tutaj nie widziałem, czy Sonic 2 Adventure Battle, czy Sonic Adventure 2 Battle, no. No w każdym razie, cóż to jest? Ciężko powiedzieć, wygląda na to, że różne minigierki, tu jakiś snowboard, tu prawdopodobnie jakaś platformówka, no ciekawe, jak ktoś zna, to piszcie i też zapraszam do kupna. Tu mamy jeszcze Tiger Woods 2005, więc to już jest chyba druga kopia, wcześniej też chyba mieliśmy 2005, no ale te Tiger Woodsy to zazwyczaj brane nie mają, no więc to dorzucam na przykład do tych PS2-ek, żeby ktoś już miał sobie. No i tu na koniec dwa kompletne rarytasy. Najpierw mamy PS1 w boksie. Też mam taki sam box, zaraz Wam pokażę drugi mój, ale to na razie na sprzedaż nie jest, to jest tutaj na górze. Zobaczcie, też mam takie coś, więc mam. W tym momencie mam w domu dwie wersje, z tym, że moja jest w wersji Harry Potter, więc ma tutaj grę dołączoną do środka, którą nadal mam zafoliowaną. No a tutaj oczywiście ta na sprzedaż, więc dwie sztuki mam. Tej tanio nie sprzedam. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą moją, no to minimum 400 zł. Tyle za ile to kupiłem. Jak wiecie, ja mam dużo PlayStation 1, więc mogę się tej swojej pozbyć, ale nie ma szans, że taniej niż za 400 zł to sprzedam. No a tę to też możecie oczywiście oferować. Ile to będzie kosztowało, za chwilę zobaczymy, co jest w środku. Jeszcze stanu nie znam. Możecie pisać na maila, to bo wiem, że parę osób było zainteresowanych tą PS1 w boksie. Pytało ostatnio na live, chyba nawet wczoraj. Ile za te PS1 w boksie chcesz? Zobaczymy za chwilę. Zobaczymy, najlepiej pisać na maila. Zobaczmy, co jest w środku. Aha, jeszcze zanim do konsoli się dobierzemy, to jeszcze tutaj są trzy gry. Jedna się zmolestowała. Widzisz, Bartosz, nie warto tego chować do pudełka, bo to... O, pękło całe. To za chwilę do tych gier wrócimy. Co mamy tu w zestawie? Mamy
PS1. Stan. Ok. Padzik, od razu mówię, że nie oryginalny, w sensie od zestawu tego. Oryginalny Sony, tak, ale szary, bo powinien tutaj być biały. Od razu mówię, żeby była jasność. Karta pamięci jest też firmy Gamester. Bardzo fajna, prawdopodobnie się świeci. Prawdopodobnie się świeci, bo ma tutaj taką obudowę przezroczystą. Może tu jakaś dioda jest w środku, bo na górze jest biała, przezroczysta, a tutaj czerwona. Prawdopodobnie się świeci. I zwłaszcza, że ma taki tutaj kwadracik z przodu, nie? Ciekawe. No i dalej mamy jeszcze oczywiście zasilacz. Oczywiście oryginalny. I kabel wideo. No i dobra. To to schowamy do środka, jeszcze zobaczymy te gry tam. Więc proszę pisać o swoje oferty na maila, jeśli ktoś chciałby tę PS1 w boksie mieć już. To jestem w stanie ją wysłać lada dzień. Ja cały czas chodzę na pocztę, więc lada dzień. Wpłacasz pieniążki, masz. Mówisz, masz. Teraz wracając do gier, mamy Raymana 1. No niestety zmolestowało się pudełko. No nie warto do środka chować właśnie ich tam. Chyba, że już było połamane, no nie wiadomo. Ale wygląda jakby w transporcie się ułamało niestety. Niestety. Nie dbają o te paczki w ogóle ci kurierzy. NBA Live 99 za 7 funtów. Kosztowało 7 funtów. Czyli unikat to musi być. Skoro aż tyle kosztowało. Także też zapraszam do kupna. Oczywiście komplecik, instrukcja, płyta. Stan nawet niezły. I tu jeszcze te naklejki oczywiście się zachowały. Jeśli ktoś chce, to może zostawić. Jeśli ktoś chce, to niech sobie usuwa je. Polecam. Wiecie, jaki sposób? I to się nie śmiejcie, to jest poważne. Poważnie, to brzmi absurdalnie, ale to jest powaga. Jak usuwać naklejki z pudełek od gier? Żeby nie zostało śladu, żeby nie został klej, żeby nie zostały jakieś zadrapania, że ty tam szorujesz. Nie żadnym izopropanolem, czy żadnym WD-40, czy nie wiem, tam jakimś preparatem do usuwania kleju, czy tam naklejek. Nie. Najtańsze, najprostsze. Najtańszy sposób na usunięcie naklejek z pudełka jakiejkolwiek gry to majonez. Tak, kładziesz majonez, zostawiasz na jakieś 10 minut, tłuszcz z tego majonezu wsiąka w naklejkę i usuwasz ją bez problemu. Tak, majonezem. To nie jest żart. Spróbujcie we własnym domu. I mamy jeszcze FIFA 96. O, proszę. Też chyba jeszcze na kanale tej kopii nie pokazywałem, tej części nie pokazywałem, więc będzie okazja. Ciężka, więc chyba ma knigę w kilku językach. No pewnie, zobaczcie, jaka ta kniga jest gruba. Normalnie katechizm. Katechizm. No fajnie, fajnie, fajnie. To już było w 3D? Tak, to chyba była już pierwsza FIFA w 3D, zdaje się, tak? No może będzie okazja zagrać. No i na końcu wisienka na torcie, proszę Państwa. Sega Saturn w boksie. Wow! I to o wiele lepszym boksie niż ja mam. Zaraz pokażę mój. To sobie najpierw tylko zamknijmy. Pokażę dla porównania, jaki ja mam boks z tego Saturn, bo ja mam troszeczkę inny. Ja mam taki. Ja mam taki mniejszy. Pokażę, czekajcie, tak może kamerę. Ja mam taki mniejszy, nie? Taki o... No prawie, że połowę mniejszy. Inne w ogóle wydanie, prawda? Inne w ogóle wydanie, no ale zaraz dokopniemy się, zobaczymy, co jest w tym wydaniu. No, zobaczmy. Gdzie tu mamy otwieranie? Tutaj, z tej strony. A co, zobaczcie, tu nawet jeszcze jest etykieta. 96 rok. Zobaczcie. Etykieta, która mówi o tym, że to jest 1 marca 96 roku. Aż się napiję z wrażenia, bo aż mi zatkało. Zabrało dech.
wiecie co, z tej strony nie, tutaj jest zaklejone, tu nie można otwierać. Z drugiej strony muszę otworzyć. No, tutaj poszło jak przecinak. No dobra, zobaczmy. Oczywiście ta Sega Saturn też jest na sprzedaż, więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to już proszę pisać na maila. To możemy się co do ceny dogadać. Zobaczcie, jakie tutaj mamy w środku rarytasy. Ja Cię kręcę. Oprócz tego, że jest sama gra, to jeszcze są gry. Sama konsola to są jeszcze też gry, tak? Oczywiście gry pójdą na sprzedaż osobno, zaraz do nich zajrzymy. Najpierw zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu mamy jakąś, patrzcie, jaką grubą knigę kolejną. Instrukcja obsługi. I w świetnym stanie. Prawie w ogóle nie używana, no. Bo prawdziwi mężczyźni nie potrzebują instrukcji, no ale do kolekcji warto mieć. Świetne, co? Patrzcie, jak to wygląda. Zajebiste. Jaka grafika ładna. Tutaj zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Tu mamy coś takiego, jakiś prawdopodobnie katalog gier. And you thought it was just a game. Tak, myślałeś, że to tylko gra. No mamy tutaj katalog, oczywiście, że mamy katalog. Co my mamy tutaj ciekawego? Na przykład mamy SimCity 2000. Na przykład mamy Mista. Mista kiedyś miałem, ale oddałem do Retro Gaming Rooma za to, że mi naprawił właśnie Saturna. Jednego Saturna też jemu oddałem. Mamy kartę Video CD do oglądania filmów na Video CD. Kiedyś popularne były, w Polsce też zresztą. Bug. Platformówka bardzo fajna. A tu mamy z tej strony Cyber Speedway, Robotica i Wing Arms. Tu mamy Shinobi X Virtual Highlight. O, to Angry Video Game Nerd pokazywało, że to podobno krap jest, nie? Shinobi X, X. Tu mamy Mystaria. Tego w ogóle nie znam. Pierwszy raz widzę coś takiego, Mystaria. A drugie to jest The Mansion of Hidden Souls, czyli jakaś posiadłość zagubionych dusz. O, Virtua Fighter 2, kiedyś na kanale pokazywałem, świetny tytuł. Możecie poszukać, na moim kanale było ogrywane, ja mam to w kolekcji. I też chyba jedną kopię oddałem dla Retro Gaming Rooma. Clockwork Knight 2 i Panzer Dragon. Ten Panzer Dragon to chyba dzisiaj tam 1000 zł nawet kosztuje. Jeśli to ta część, o której ja myślę, bo któraś tyle kosztowała. Sega Rally 1, 95 rok, też na moim kanale była i nawet chyba kilka razy. Świetne wyścigi. Sega Sports mamy tutaj edycję, więc mamy tutaj pinball, mamy tutaj jakiś V-Goal, wirtualny goal, World Series Baseball, golf, jakiś NBA, NHL All-Stars. Dalej mamy Daytona USA, też na moim kanale było, poszukajcie. Świetne wyścigi. I Virtua Cop, czyli strzelanka na pistolet. Mam to na PS2 niedawno kupiłem, bo też wyszło. Jest taka składanka. Kupiłem z waszych donate'ów, tylko że tam na jednej płycie są dwie części, jedynka i dwójka. Thunderhawk 2, czyli tutaj helikopter, a niżej Johnny Bazooka Toon. Też fajna platformówka, w którą kiedyś chciałbym zagrać. Gość z gitarą, taką, która jest jednocześnie bazooką. Mamy Raymana 1, którego przed chwilą pokazywałem na PlayStation 1. O, jest Descent! Descent na Saturna! Najgorsza gra. Najgorsza gra. Że won mi z tym w ogóle. Night Warriors, a to nawet nie wiem co to jest. No to najciekawiej wygląda. Prawdopodobnie jakaś bijatyka w 2D. Ale Descenta, czy tego Descenta, no to po prostu niech to ucieka. No i tutaj mamy jeszcze trochę gierek od Electronic Arts, między innymi właśnie Team Fark, o którym wcześniej mówiłem. Czyli budujemy nasze wesołe miasteczko. Co tu jeszcze ciekawego jest? Kasper na przykład na podstawie filmu. Tu mamy jeszcze Deadly Skies, jakieś samoloty. No jest parę tutaj jeszcze ciekawych, interesujących pozycji. I tu mamy jeszcze Atlanta 96 Soccer. Ja też to miałem niedawno na PlayStation i też niedawno sprzedawałem swoją kopię na Sega Saturn, bo właśnie miałem. Czyli piłka nożna z igrzysk w Atlancie 96 roku. No i tu jeszcze pozostałe różne ciekawe inne są gry wymienione. A tutaj mamy akcesoria, m.in. kierownica, którą chyba będę miał na sprzedaż, jeśli dobrze pamiętam. Bartosz chyba wyśle. Mamy tutaj dodatkową pamięć, jakiś backup, nie backup memory. Czekaj, backup czy backup? Backup. Czyli tutaj dodatkowa pamięć. Mamy płytę Photo CD. Ja to mam też w kolekcji, tę płytę. Czyli można było kiedyś, ale to w Polsce było raczej niepopularne, wypalić sobie taką płytę w Kodaku ze zdjęciami, które można było oglądać na telewizorze. I po odpaleniu właśnie tej płyty na Sega Saturn mogliśmy tę płytę ze zdjęciami odpalić. Ale w
Polsce to było niepopularne, zresztą mało kto miał Sega Saturn, bo to była też w ogóle też taka osobna odtwarzarka na płyty, takie do zdjęć, coś jak odtwarzacz DVD, tylko w Polsce to było mega niepopularne, no bardziej, nie wiem, na zachodzie, czy w Stanach, czy gdzieś. Tutaj na końcu mamy, co to jest? Six Player Adapter, aha, czyli tutaj multitap na 6 osób i jeszcze jakiś taki pad, troszeczkę inny, control pad, troszeczkę z inną obudową. No ale dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy jeszcze jedną chyba taką samą, taki sam katalog. Tak, to jest taka sama, czyli widzisz, ktoś kto kupi będzie miał dwie kopie. A tu jeszcze jakiś jeden katalog, jest inny już tym razem. Tu mamy, o, kolejne gry mamy. Knights, o to ja o tym się wypowiadałem, to świetna gierka jest. Ja to miałem kiedyś nawet, to dzisiaj byłbym milionerem, gdybym to miał nadal. Ponieważ to jest warte jakieś tysiące złotych, nie? Ja pokażę po screenshotach może, no. Jesteśmy postacią i latamy, fruwamy, jakie to jest uczucie, jak w to gra, jak w to się gra. To po prostu jest takie uczucie, jakbyś miał, jakbyś śnił i w śnie latał, dosłownie mówię. Więc zachęcam, jeśli ktoś kiedykolwiek będzie miał okazję zagrać w tę grę. Ja nie wiem, czy ona poza Saturnem jeszcze na coś nie wyszła, nie wiem. To naprawdę to jest wrażenie, jakbyś był leciutki i latał, naprawdę. To żadna inna gra takiego uczucia tobie nie wywrze. Tu mamy jeszcze właśnie Virtua Fighter 2 i Fighting Vipers. Vipers tych pokazywałem też na kanale kiedyś, możecie poszukać. Świetna bijatyka. The Knights to przed chwilą mieliśmy. Mamy teraz Discworld, Lemmingi i Wipeout. Nawet Wipeout wyszedł na Saturna. Nie każdy o tym wie. Lemmingi, tak jak mówiłem, i teraz Pratchett, Discworld. Tutaj mamy Euro 96, piłka nożna. Heart of Darkness, to co przed chwilą na PlayStation pokazywałem. Panzer Dragon 2, tak jak mówiłem wcześniej też. Mamy tutaj Exhumed, też kiedyś na kanale pokazywałem i na PlayStation, i na Saturna. Świetna gierka, jeśli chodzi o FPS-a. Tutaj mamy Gun Griffon, 3 Dirty Dwarves, jakaś platformówka, World Soccer 2, Manx City Bike, o to chyba nawet tutaj gdzieś mam, o, mam nawet pełną wersję, widzicie, zaraz będziemy do niej przechodzić. Na kanale kiedyś pokazywałem z dawną dziewczyną moją, już niech ją szlak trafi, ale zawsze mi przypomina się, bo to na tym filmie jest, jak graliśmy na automacie w te motory. I tutaj Sega Rally 1. Athlete Kings, Virtual On, o to może być ciekawy ten Virtual On, zapowiada się ciekawie po tym jednym obrazeczku. Tu mamy Virtua Cop 2, o, przed chwilą miałem jedynkę, teraz tutaj dwójka wspomniana. Daytona USA Championship Edition, ja właśnie mam Championship Edition, to poprawiona jest podobno względem tej jedynki oryginalnej. Sonic the Fighters, Sonic w 3D krótko mówiąc, ale no nie wiem, czy to platformówka, czy jakieś ścigałka. Co tu mamy dalej? Mamy Virtua Fighter Kids, chyba to się nazywało. No w każdym razie z tymi dużymi głowami. Tutaj tytułu pełnego chyba nie ma. No nie widzę. Po prostu napisane Virtua Fighter, ale to chyba nazywało się Virtua Fighter Kids. Story of Thor 2. O, to jest coś ciekawego, zobaczcie sobie to. Story of Thor 2. Ciekawe, co? Tutaj mamy jakieś Sega World, jakiś tutaj, nie wiem, magazyn czy coś. W sensie w formie czasopisma. Tunnel B1, o to też na PlayStation wyszło. Ja to Kacprowi wysłałem, Brexonowi kiedyś. On tak chciał strasznie, ale ta gra jest padaczna. Co tu jeszcze ciekawego? Galaxy Fight. A to pod screenshotach ciężko powiedzieć. Znaczy nie, to chyba bijatyka jest, tak? Ale tutaj na dole jest jeszcze Jewels of... Nie wiem jak to... Grace, czy jak to jest napisane, czy Oracle. Oracle chyba, tak? Tak do góry nogami nie widziałem, ale to jest jakaś chyba jakaś minigierka czy coś. NBA Jam 98, Slam Jam właściwie. Tutaj mamy Blam Machine Head, taka strzelanka, takim właśnie czerwonym pojazdem jeździmy. Mamy Tomb Raidera 1. No i jeszcze pozostałe tytuły. No i tutaj na końcu też te akcesoria. Między innymi jeszcze z tych, które nie wymieniłem, taki okrągły pad też jeszcze był. Dobra, przechodzimy dalej. Tu mamy jeszcze jakiś tutaj katalog. Już może dajmy sobie spokój z tymi katalogami, ale rzućmy tak okiem. Tu są scenami nawet katalogi, nie? O tym to można w ogóle osobny odcinek zrobić, bo to jest grube, wiecie, nie? Tutaj też są w tym katalogu gry na Nintendo 64. Może na PlayStation są? No pewnie, że są. No zobaczcie, jakie były ceny. No chociażby Tekken 1 kosztował 20 funtów. Możecie sobie policzyć, ile wtedy to kosztowało na polskie pieniądze.
a gdy się u nas 600 zł średnio zarabiało, a niektórzy nawet 400 zł. Wipeout 1 też 20, wszystko tu po 20 funtów jest, nie? O, True Pinball, o którym ostatnio wspominałem na kanale, bardzo fajny. No, o tym to można osobny materiał nagrać, bo to jest dosyć grube, nie? Teraz mamy właśnie, o, ten taki inny padzik do Saturna, tak jak przed chwilą mówiłem, ten taki kanciasty bardziej, bo ja na przykład mam bardziej taki okrągły, może on tutaj jest, ale nie, tutaj jest taki jeszcze drugi taki inny. To już jest nieoryginalny, ale ciekawy, bo podobny do padów na SNES-a. Nawet może i taka sama obudowa, bo były na SNES-a też takie, tutaj z tymi przełącznikami na turbo. Tak będę pokazywał do kamery, turbo, to slow. Tutaj można do tego jeszcze D-pada było przykręcić, zwróćcie uwagę, taką gałkę i niby wygodnie sterować. No podobny jak te do SNES-a, nie? Nie oryginalny, ale też epokowy z tamtej epoki, nie? Fajna rzecz. Tutaj mamy instrukcję kompletną i nawet jest rachunek zakupu. Zaraz wam powiem, kiedy to było kupione i za ile. Gdzie tu jest data jakaś? Czekaj, szukam. W każdym razie Sega kosztowała 44,99. To na... nie, to chyba jest. To jest za grę chyba. World Wide Soccer Saturn 44,99. Tak. Ale nie mogę znaleźć daty. 44,99, zwróćcie uwagę tutaj na górze. Ale nie mogę znaleźć daty, kiedy to było kupione. Może w środku, czekaj, albo bo on zagięty chyba jest ten rachunek. O, sklep Caris jakiś taki. Jest data, widzę już, jest data. 19 października 96 roku, zaraz wam pokażę, tylko żeby tak światło nie padało. O, tutaj mamy, 19 października 96. W sklepie Caris. Taki sklep do tej pory istnieje. Wiecie coś na ten temat? Może nawet tutaj adres jest. No jest chyba adres. To chyba jest adres jakiś właśnie brytyjski na górze. Możecie się przyjrzeć, zobaczyć. Może nawet do tej pory istnieje. Ale marki nie znam, bo ja mówię, w Wielkiej Brytanii tylko raz byłem w życiu. W tym roku nawet tylko. No dobra, mamy tutaj naszego Saturna. Też troszeczkę innej wersji niż mój, bo mój ma tutaj ogólnie szare takie przyciski. Natomiast ten ma takie czarne i takie podłużne. U mnie są okrągłe. Otwieramy klapę tak, więc to jest jakiś wcześniejszy albo późniejszy model, nie wiem szczerze powiedziawszy. Jeszcze japońska wersja to w ogóle cała szara była, nie? Model, już wam mówię, model MK8200-50. W świetnym stanie. Saturny zazwyczaj są w świetnym stanie, mój też jest w świetnym stanie i osiągają niebotyczne kwoty. I tu mamy oczywiście kabel zasilania i kabel wideo, bodajże S-video to jest ten wtyk tutaj, więc jest lepsza jakość niż na przykład na PlayStation. I tu mamy teraz właśnie, to mówiłem, tą grę, te motory, Manx TT Superbike. Graliśmy w to na automacie, możecie poszukać tego odcinka, tylko nie pytajcie o tamtą laskę, bo już jej dawno nie ma, ale film został. Pebble Beach Golf Links, o, jakiś taki golf. Tu mamy World Wide Soccer 98, chyba właśnie to z tego rachunku, co tam było, tak? To było to? Chyba tak, to chyba było to. Ale co ciekawe, zwróćcie uwagę, inne pudełko niż te wszystkie inne. Ja zawsze mówiłem, że jest totalna padaka, bo te wszystkie pudełka są kartonowe, tak? I ta farba złazi. A tutaj zobaczcie, mamy inny rodzaj pudełka z taką folią ochronną. Jak na przykład no, na płycie DVD czy na kasecie VHS, nie? No i jakieś inne pudełko i też inaczej się otwiera. No zobaczmy, jak to jest. Pierwszy raz widzę na oczy takie. W 98 roku chyba zaczęli robić już takie inne i troszeczkę faktycznie ma takie tutaj inne, no inne takie ścianki tutaj, tak? I płyta faktycznie, chociaż ja wiem, czy tak lepiej leży. No, jak macham, nie spada płyta, więc w końcu zrobili ten grzybek normalny. Ale o jakieś kurde 4 lata za późno, w 98 roku dopiero. Sega World Wide Soccer 98. Ja mam jeszcze ogólnie wersję 97. Może też będzie okazja sprawdzić, porównać sobie tą 98 do 97, bo 97 była całkiem fajna, znośna. 7, no więc 8 sobie sprawdzimy. Sega World Wide Soccer 98, no. Dobra. To następne tytuły, to co my tutaj mamy? Actua Golf 1, z grubą knigą, bo już czuję, że ciężkie.
No pewnie. Ja chyba w ogóle tak nieużywane to nigdy nie było, bo patrzcie w jakim to jest świetnym stanie ogólnie. Gruba kniga. A tu płyta, mówię, że tu jest taki grzybek, że wystarczy on lekko i to ona złazi. W ogóle złazi. Dobra. Sega Rally Championship. Jedyneczka. W świetnym stanie, idealny prawie, że i w ogóle nie jest popękana na narożnikach. Zwróćcie uwagę, że jest w świetnym stanie, naprawdę. Bo moja to jest bardzo zużyta i ja tak jak mówiłem wcześniej, inne pękają, są ślady. Zaraz to pokażę może na przykładzie jakiejś innej. A one wszystkie są w niezłym stanie, więc nie wiem czy jest sens. Ale może ten Manx, nie, ten Manx też jest w świetnym stanie. Ale kto oglądał u mnie odcinek z Saturna, to wie, że na narożnikach zawsze te pudełka pękają, ten karton, bo to jest kartonowe tutaj z góry, nie? To nie jest, nie ma żadnej folii tutaj. Wyjątkiem było tylko ten Sega World Wide Soccer 98. Jest w świetnym, idealnym stanie, więc ja bym to wycenił bardzo drogo. Bardzo drogo, bo to jest stan niemalże nówka. Dosłownie. W takim stanie gry, jeszcze tak popularnej, to nie widziałem. Natomiast płyta, jak widzicie, to już nie jest oczywiście wina tego. O, widzisz? Wylatuje. To jest padaka. Ja to zademonstrowałem, żeby pokazać, jakie te były grzybki na tym Saturnie. Ja już to zademonstrowałem, żeby pokazać, jakie bezsensowne były te pudełka ogólnie na Saturnie. To już pokazywałem wielokrotnie. Więc ta Sega Rally Championship w świetnym stanie. Zachęcam też oczywiście do pytania albo licytowania. No i tutaj mamy Sega World Wide Soccer 97 właśnie, o której mówiłem, że ja ją mam w kolekcji, ale tu jest oczywiście też na sprzedaż. Trochę ona jest podobna do eSpro, jeśli chodzi o sterowanie, o grafikę. Fajna. Fajny komentator też jest. Na cztery osoby można grać, jak widać. Oczywiście ktoś, jeśli ma adapter i cztery pady. I tu księga też jest gruba, ale zwróćcie uwagę, pozioma. Nie taka pionowa, tylko pozioma. Można powiedzieć taki... biuletyn, jakby. Oczywiście w kilku językach. Dobra, jeszcze przejdźmy. No to właściwie wszystko chyba, tak? To nie mamy już do niczego przechodzić. To jest wszystko, proszę Państwa. No to oczywiście zapraszam do licytowania, do pytania się o te rzeczy. Za ile? Po ile? Dam Ci tyle. Proszę pisać, zanim to wystawię na Allegro, bo będę to robił po nowym roku. Czyli, nie wiem, 2 stycznia albo 1 stycznia. Zobaczymy, jak tam z czasem. Ale zanim, to proszę się pytać oczywiście mnie i proponować swoje ceny. Za tego Saturna szczególnie też, nie? I za inne oczywiście rzeczy też wszystko jest na sprzedaż. Wszystko z tej paczki. Nie, tutaj sobie nic nie zostawiam. Wszystko jest na handel. No, wchodzisz. O, jest. Dobra, proszę Państwa, także to by było na dziś wszystko. Zapraszam oczywiście do moich wszystkich pozostałych innych live'ów, odcinków. Zapraszam oczywiście do wertowania i oglądania starych materiałów na moim kanale, jeśli ktoś jest może z Was nowym widzem, albo pierwszy raz dzisiaj oglądacie tę transmisję i mnie tutaj ogólnie, mój kanał. No to zapraszam też oczywiście do oglądania starszych materiałów, bo to jest ponad 700 materiałów na moim kanale przez 4 lata, które powstawały. Więc jest czym wybierać, są różne playlisty, można wybierać sobie, czy PlayStation 1, czy Pegasus, czy NES, czy Sega Saturn, czy PC, czy Nintendo, czy jakieś imprezy retro, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, bo tego było tyle i jeszcze więcej. Wkrótce jakieś podsumowanie trzeba będzie zrobić tego kanału, bo tu już tyle tutaj działamy z różnymi ludźmi. Były niektóre osoby, niektóre odeszły, niektóre się poobrażały, ale są nadal na filmach gdzieś tam nagrane. No i to tyle, no i zapraszam oczywiście do wertowania, oglądania. I do licytowania tutaj właśnie. Link do tych ofert później podam w komentarzu i w opisie tego filmu, prawda? No i dobra, to by było na tyle. Cześć!